Rozmowa dnia. Jarosław Gowin, wicepremier, szef resortu, który się zajmuje szkolnictwem wyższym, jest Państwa i moim gościem. Szkolnictwem wyższym, nauką, ale także innowacjami. Witam bardzo serdecznie. Panie premierze, w wirze przygotowań do uruchomienia nowej formacji politycznej, rozumiem, pan nas dzisiaj tutaj odwiedza. No to prawda, dzisiaj ogłosimy w takich godzinach około południowych powstanie nowej formacji. Pokażemy grupę inicjatywną, ale to oczywiście jest dopiero początek. Stopniowo będą dołączyć do nas kolejne środowiska, kolejni politycy, a cały projekt ujawnimy 4 listopada podczas kongresu tej odnowionej partii. Może jakieś szczegóły? Pani redaktor, stopniowo, krok po kroku, mogę powiedzieć tylko o programie. To będzie program zdecydowanie wolnorynkowy, równocześnie osadzony na tradycyjnych wartościach, bo my wierzymy w gospodarce, w wolny rynek, w niskie podatki, w prywatną własność. Natomiast w sferze wartości trzeba stawiać na to, co sprawdzone przez tradycję, czyli na rodzinę, na patriotyzm, na wiarę. Dodam jeszcze, że cały ten projekt jest elementem poszerzenia obozu Zjednoczonej Prawicy. Rozmawialiśmy na ten temat przedwczoraj z panem prezesem Kaczyńskim. Wyrażał radość z tego poszerzenia. Panie premierze, ja jednak będę dopytywać, czego się dzisiaj w takim razie dowiemy? Dowiemy się, jak będzie się nazywała ta nowa formacja? Czy nie, no, nazwę, dzisiaj jeszcze nie. Nazwę ujawnimy na kongresie, ta nazwa jest wybrana. No ale panie redaktor, gdybyśmy ujawnili dzisiaj wszystko, to pani redaktor by nie przyszła na kongres. A tak to serdecznie zapraszam oczywiście, żeby zaspokoić ciekawość. No, Polskie Radio na pewno na kongresie będzie, ale mimo wszystko ciekawość, no nie tak łatwo uśpić takim zdaniem. Więc ja jeszcze dopytam o to, czy dzisiaj w takim razie zostaną przedstawione osoby, politycy, którzy dołączą, przynajmniej jakaś część, może być może jakieś jedno, dwa, trzy nazwiska, które dołączą do tej nowej formacji, rozumiem, będą jeszcze pod nazwą Polska Razem, ale już w zasadzie stopniowo nie. Nie, to już nie będzie Polska Razem, to będzie, tak jak powiedziałem, ugrupowanie pod nową nazwą. Ja mogę powiedzieć nie o nazwiskach, bo proszę wybaczyć. Ale nazwiska się będą czy nie będzie? Dzisiaj niektóre będą, inne dołączą. To będą nazwiska stopniowo. Poselskie czy dzisiaj także nie poselskie? Także poselskie. W przyszłości powiedziałbym parlamentarne, a więc nie tylko poselskie. Natomiast dzisiaj będziemy mówili przede wszystkim o programie. O tym, co chcemy zrobić dla Polski, o tym, o co chcemy wzbogacić program Zjednoczonej Prawicy. Dodam, bo to jest może istotne uzupełnienie, że silnym komponentem naszego programu będzie postawienie na samorządność, a silnym filarem nowego ugrupowania będą samorządowcy. Jeden z przedstawicieli tych samorządowców zapewne będzie dzisiaj na konferencji. Panie premierze, czy rozmawiał pan z panem prezydentem o poprawkach zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość do ustawy o Sądzie Najwyższym KRS? Nie, w ostatnich kilkunastu dniach nie widziałem się z panem prezydentem, tak jak inni politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Czekam na efekty analizy, którą pan prezydent przeprowadza w odniesieniu do poprawek przedstawionych mu przez pana prezesa Kaczyńskiego. Zna pan te propozycje przedstawione przez... Znam te propozycje. W mojej ocenie są one dobrym kompromisem. Mam nadzieję, że w taki sam sposób oceni to pan prezydent. Ale oczywiście, gdyby okazało się, że ma jeszcze jakieś uwagi, na pewno będziemy kontynuowali dialog. No właśnie. Czy myśli pan, że jaki będzie kolejny krok, jeżeli się okaże, że inaczej może jaki powinien być kolejny krok, jeżeli się okaże, że mimo wszystko pan prezydent no... inaczej oceni te poprawki i uzna, że one nie spełniają jego oczekiwań. Jeżeli pan prezydent oceni te poprawki jako niewystarczające, to zapewne zaproponuje z kolei jakąś swoją wersję, taką przybliżającą nas do porozumienia, bo to porozumienie między panem prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością, czy całą Zjednoczoną Prawicą, jest warunkiem skutecznej realizacji naszego zobowiązania. A my zobowiązaliśmy się wobec wyborców do dwóch rzeczy. Do głębokiej reformy Polski, w tym wymiaru sprawiedliwości,
sprawiedliwości, a może powiedziałbym nawet zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości, ale zobowiązaliśmy się także do jedności. Ja bardzo dużo podróżuję po Polsce. Ostatnio byłem na 15 inauguracjach we wszystkich częściach Polski. Jeszcze parę wizyt przede mną. I przy okazji spotkam się z wyborcami. Czasami przypadkowo zagaduje mnie ktoś na uczelni, czasami ktoś na ulicy. Wszyscy wyborcy Zjednoczonej Prawicy oczekują właśnie zjednoczenia, właśnie jedności i też porozumienia między panem prezydentem a obozem rządowym. A gdy pan teraz się spotykał podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego z różnymi przedstawicielami świata akademickiego, świata naukowego w różnych polskich miastach, co pan słyszał? Jakie opinie pan słyszał na temat przygotowanej przez pana ustawy, która zmieni oblicze polskiego szkolnictwa wyższego, no w pewnym sensie również polskiej nauki? Zdecydowana większość tych opinii jest bardzo pozytywna i naprawdę mówię to nie po to, żeby się jakoś chełpić, bo to nie jest moja ustawa. To jest wspólna ustawa wypracowana przez ministerstwo na czele ze mną, ale tutaj ogromną rolę odegrali moi współpracownicy z ministerstwa, którym po raz kolejny za pośrednictwem Polskiego Radia serdecznie dziękuję. I ustawa wypracowana przez różne grupy, bardzo szerokie spektrum osób reprezentujących środowisko akademickie. Pozytywne opinie na temat ustawy formułują w zasadzie wszystkie grupy społeczne składające się na tą wspólną akademicką, od rektorów po studentów. A wspólnoty akademickie z tych mniejszych miast akademickich również takie pozytywne oceny formułują? Niektóre obawiają się zmian. Ja to rozumiem. Zresztą od początku mówiłem, że ta ustawa przeniknięta będzie duchem zrównoważonego rozwoju. To jest zasada, której trzymamy się we wszystkich elementach polityki rządowej, również w odniesieniu do nauki, ale dużo częściej słyszę takie głosy również ze strony tych takich mniejszych uczelni, czy raczej uczelni regionalnych, że ta ustawa jest dla nich trudnym, ale wyzwaniem i szansą, bo powiem pani otwarcie, przed uczelniami regionalnymi rysowałaby się słaba przyszłość, gdybyśmy zachowali status quo. To właśnie zmiany głębokie, ale przemyślane, wydyskutowane ze środowiskiem akademickim i wprowadzane stopniowo, bo projekt ustawy rozpisany jest aż do roku 2026. To jest szansa dla wszystkich uczelni, i tych największych, i tych najmniejszych. Pojawiają się takie głosy krytyki właśnie ze strony pracowników akademickich z tych mniejszych ośrodków. Mówią, że tak naprawdę to nowe prawo, które pan zaproponował, to będzie gwóźdź do trumny tych mniejszych uczelni. To nieprawda. Zdecydowanie namawiałbym wszystkich, żeby patrzeć na tę ustawę jako na szansę. Jeszcze raz podkreślam, zagrożeniem dla uczelni jest status quo. Trudną bardzo szansę. No bardzo dobrze. Życie powinno być trudne, życie powinno być wymagające. My powinniśmy więcej wymagać od studentów, więcej wymagać od wykładowców, więcej wymagać od badaczy. Tylko w ten sposób Polska będzie się rozwijała. A czy w takim razie ta ustawa daje również narzędzia tym mniejszym regionalnym uczelniom do tego, żeby sprostać tym nowym wyzwaniom? Oczywiście. Zarówno narzędzia finansowe, będzie dodatkowy strumień finansowania właśnie dla tych uczelni regionalnych, na takie regionalne wyspy doskonałości naukowej. Będzie nowa formuła prowadzenia uczelni, tak zwane uczelnie federacyjne. To jest zresztą inicjatywa, która wyszła ze strony samych tych uczelni. Bardzo zaskakująca dla mnie, ale po przemyśleniu uznaliśmy, że to jest formuła, która może się w Polsce sprawdzić, bo przecież są nawet najlepsze uniwersytety świata, chociażby Uniwersytet w Berkeley, który właśnie ma taką strukturę federacyjną. Poszczególne kampusy rozrzucone są po różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Na pewno szansą dla uczelni regionalnych i dla wszystkich uczelni, ale zwłaszcza szansą dla polskiej nauki jest też lepsza współpraca z gospodarką. I tutaj bardzo ważną decyzją jest przyjęcie przez rząd drugiej ustawy o innowacyjności. Wkraczamy w ten sposób do grona liderów, jeżeli chodzi o państwa wspierające innowacyjną gospodarkę. Przypomnę, że według tego projektu od 1 stycznia 2018 roku każdą złotówkę będzie można sobie odpisać
odpisać od podatku. Panie premierze, a czy w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, no bo takie kontrowersje wokół tej ustawy się pojawiły, czy tam już wątpliwości zostały wyjaśnione? Nie, na pewno w trakcie prac nad ustawą będą zgłaszane i rozważane wątpliwości wysuwane z różnych stron. I ze strony rozmaitych części środowiska akademickiego i ze strony części polityków PiS-u. Myślę, że bardzo trafnie ujęła tę sprawę pani premier Szydło, kiedy powiedziała, że nie wszyscy w klubie parlamentarnym PiS-u przyjmują ten projekt z entuzjazmem, ale że równocześnie do rządu, do klubu parlamentarnego dociera wiele bardzo pozytywnych opinii ze strony środowiska akademickiego. To jest, pani redaktor, chyba pierwsza duża systemowa reforma po 1989 roku, przy której udało się zbudować poparcie grupy zawodowej, której ta reforma dotyczy. Na ogół boimy się reform, boimy się zmian, a udało nam się poprzez taki unikalny dialog między rządem a środowiskiem akademickim wzbudzić w tym środowisku nadzieję, że te zmiany naprawdę mogą być dobre. Panie premierze, na sam koniec, pan prezydent Donald Trump po raz kolejny bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat Polski. To wypowiedź pisemna sprzed dwóch dni. Mówi, porównując historię Polski, Ameryki, że jesteśmy tymi, którzy nigdy nie stracą nadziei, że jesteśmy tymi, którzy nigdy nie zostali złamani, którzy nigdy nie zapominają, kim są. To bardzo ważne słowa. Po raz kolejny pan prezydent Trump pokazuje światu na te tradycyjne polskie wartości. To są takie wartości, powiedziałbym, republikańskie, wolnościowe. Taka też będzie moja partia. Jedno jeszcze pytanie, w takim razie muszę dopytać, czy te słowa, które po raz kolejny padają z ust prezydenta albo wychodzą spod ręki prezydenta Stanów Zjednoczonych, one, takie dobre słowa na temat Polski, mają przełożenie na nasze konkretne relacje, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską? To jest dosłownie dwoma zdaniami. Bardzo dobre pytanie, bo deklaracje, rzecz ważna, naprawdę nie lekceważę takich deklaracji, zwłaszcza jeżeli wypowiadane są przez prezydenta największego światowego mocarstwa. Ale poparcie słowne to jest jedna rzecz, a konkretne interesy druga, i tutaj możemy się uczyć twardości negocjacji. O interesy rozumiem, że walczymy. Walczymy. Jarosław Gowin, wicepremier, minister szkolnictwa wyższego i nauki, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia.